Siemanko, tu znowu Szybki. W tym roku jako pierwszy Polak w historii przeszedłem szlak długodystansowy Via Czechia, ciągnący się przez całe Czechy wzdłuż południowej granicy z Niemcami, Austrią i Słowacją. Samotnie przeszedłem ponad 1000 kilometrów, aby 6-letni Antoś nie wylądował na wózku inwalidzkim do końca życia. I zmieniłem tym życie nie tylko Antka, bo po miesiącu trudnej wędrówki stałem się zupełnie innym człowiekiem. Zapraszam Was na film o tej przygodzie, który już niedługo ukaże się na kanale Szybkie Podróże. Na polanie, na śniadanie, wyszły sobie dwie młode łanie. Jedna łania trochę większa, ta druga ciut mniejsza. Drogi lesie, kręta drogo i ty piękna, górska wodo, jak daleko, kilometra. Nie uwierzycie, kochani, nie uwierzycie. Godzina marszu w plecy. Nad górami, nad lasami, słońce bawi się w berka z chmurami, byle dalej od zachodu, trochę harce, znów od wschodu. Coś niesamowitego się właśnie wydarzyło, aż się wzruszyłem. Drogi lesie, kręta drogo i ty piękna, górska wodo, jak daleko, w kilometrach, a jak blisko mego serca. To jest całe moje jedzenie, został mi już tylko chleb. No to lipa, kochani, pływamy. Być człowiekiem. Jakże czasem trudno odpowiedzieć sobie na nie. Trzeba tylko więcej dawać, mi zabierać, więcej kochać. Drogi lesie, kręta drogo i ty piękna, górska wodo. Kręta drogo i ty piękna, górska wodo, jak daleko, w kilometrach, a jak blisko mego serca. Drogi lesie, kręta drogo i ty piękna, górska wodo. Informacje o oficjalnej premierze filmu ogłosimy już niedługo. Cierpliwości i do zobaczenia.